hej świry, kolorowe, takie jak ja. Jak widzicie, ja jestem różowy Mach16, a to kolejny odcinek Suicide Guy'a. I zobaczcie, nie wiem co oznacza ten zegar, ale pewnie jeżeli cały będzie na zielono, to wtedy się obudzimy. Nigdy nie wiadomo. Poza odcinkiem sobie przyszedłem ten zjebany level z Mario. Co to była, jakaś muzyczka? No, wszędzie chyba jest jakaś muzyczka. Tutaj mamy pana latarnię morską, więc sobie zagramy w pana latarnię morską. Tak się to profesjonalnie nazywa. A wiecie co jest profesjonalne? Profesjonalna jest obsługa i wszystko na G2, więc 3% zwrotu z kodem Mati, pamiętajcie o tym. Dobrze, jesteśmy na tej latarni morskiej i najłatwiej byłoby wyskoczyć z niej i po prostu się zabić, ale to nie jest takie proste. Więc mamy tutaj Moby Ducka. Normalnie to jest Moby Dick i nie myślcie sobie, że to jest o męskich narządach rozrodczych. Nie, 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 bo Dick... No nie wiem, nie powiem wam, co to jest Dick akurat pod tym względem. Ale chodzi w każdym razie o wielkiego wieloryba. I nie da się wyskoczyć. Myślę, że coś z tym trzeba tutaj wykminić. Czy ja mogę tym pociągnąć? O, coś się kręci. Dobra, coś się kręci. Może to się zaraz... otworzy? Może w złą stronę kręcę? Kto wie? A nie, coś tu się otworzyło. Patrzcie, tego chyba wcześniej nie było. Zobaczę jeszcze raz. A, widzicie? Nie. Zobaczę, co to robi, jak w tą stronę pokręcę. Może coś się stanie innego. Nie wiem, pochodzę sobie tak. Przez godzinę co najmniej. Może się otworzy. Jeżeli nie... Może ja muszę poświecić na to w ogóle. Co wy na to? Ty no, jesteśmy w latarni morskiej. Może... Tam jest Moby Duck! Dobra, poświećmy na niego. Poświećmy na niego. Myślę, że to jest rozwiązanie. Pyk. O. Byśmy wzięli tutaj tę lampkę i położyli. Ojej, to chyba nie tak? Żaróweczko, żaróweczko, wejdź tam. Dobrze, świecimy na Moby Ducka. On nie jest biedakiem, żebyście nie myśleli. Oj, I chyba something did. I did something. Gdzie on jest? Moby Ducku? Nie mówcie do niego, że jest biedny, przestańcie. Moby Ducku, tam jesteś! Myślisz, że cię nie zobaczę? Już cię mam, już cię mam. Będę cię raził po oczach, żebyś nie zasnął. Patrzcie, to jest laser śmierci. On już powoli wydaje dźwięki wkurwienia. No to są zdecydowanie dźwięki wkurwienia. Dobra, czyli nasze zadanie jest chyba świecenie mu po ryju, żeby nie mógł spać. O, chyba się wkurzył. Chyba się wkurzył. Zrobię mu screenka, bo to zawsze jest fajna miniaturka. Dobra, bidaku. Prosto w oko ci zaraz zaświecę. Nie? On zaraz mnie rozpierdzieli. On zaraz mnie rozpierdzieli w drobny mak. To chyba będzie biedna. Biedna... Biedna historia? Co? Skoczy mi na łeb? Czy zaraz się wystraszę Moby Ducka? Nie mówcie do niego, że jest biedny. On tego nie lubi. O, cześć! BUM! Ty walnął we mnie, cukinkocie najgorszy. Ej, rozwaliłeś mi latarnię morską. Czy ja upadam? Czy latarnia morska się wywala? Nie, nie wywala się. Ale może... Nie wiem, pokręcę jeszcze. Coś się stanie fajnego? Ojej! Ale jesteś piękny. Ale jesteś słodki. Bym ci poświecił teraz w oczy, ale nie mam czym. Mogę ci włączyć muzykę. Halo? No nie mam jak ci naświecić na ryj. Frajerze. Masz. Włączę ci muzyczkę. Czy cieszysz się teraz? Położę ci to tutaj. No co ty chcesz ode mnie? No nie mam co z tobą zrobić, Moby Dicku, wiesz? Chyba, że chcesz, żebym tym na ciebie popatrzył. Dobrze, mogę tak zrobić. Specjalnie dla ciebie. Nie no, ty nie jesteś zainteresowany konkretnie, to... Może to wrzucę tutaj. No chyba to nie tak powinno być. Coś tu jest? Coś przegapiłem? Jakaś lampka dodatkowa, cokolwiek?
No bo Mobiego Ducka nie mogę przeczytać. Co się dzieje tutaj? Dobra, pokręcę tym. Zresetowałem to, bo nie wiem, czy coś zrąbałem, czy co. Nie wiem, zauważyłem, że można to wyciągać, więc ja to teraz wyciągnę. I... nie wiem. Może powinienem był to wyciągnąć w momencie, kiedy on robi na mnie natarcie tutaj takie wielkie. Może dzięki temu żaróweczka przetrwa, a Moby Dick zostanie zniszczony na wieki. On teraz robi szarżę, nie? Wielką szarżę śmierci. Czyż nie? Z tej strony, zobaczcie, szarżuje. Ja wyjąłem sobie żaróweczkę. No je, lop się. Przechytrzony. Tylko to nie działa. Że teraz muszę włożyć to do lampeczki. No i poświecę po prostu w oko, tak lampeczką, o. O! Myślicie, że to ma sens? Zobaczymy, czy mam rację. Prosto w oko, sukinkocie. Pyk! Prosto w oko. Wkurzył się. Zadziałało! Jestem pierdolonym bogiem umysłu. To pewnie dzięki temu kapturowi plus 4 do intelektu. Ale nie wiem. Już mnie rozwali, czy nie rozwali? Wtedy ta żarówka gdzieś się zgubiła. Panie Moby Dicku. Ups! Ty, on wpierdzielił mnie. Jaki kurde, jaki wielki wpierdzielacz. Nie pozwalam na to, no ale dobra, udało nam się to przejść w każdym razie. I tutaj co to jest? Jakiś zamek? Mniejsza z tym, klikanko w to, po prostu bez zbędnego gadania. Bo już mnie i tak zirytował ten Moby Duck. Dobra, czyli musimy skoczyć stąd, tak? Dobra, ja tu stoję. Dawaj, Waldek! Złapię te 5 ton, rzucaj! Dawaj, Waldek, no rzucaj, przecież wiesz, że złapię. Zawsze łapałem. Chyba jednak to nie zadziała w ten sposób. Dobrze, więc wejdźmy sobie do środka. I musimy przemyśleć całą tą sprawę. Dobra, to nam się przyda. Wepchnę sobie to tutaj. Pyk! I teraz skakanko. No i jesteśmy tutaj już. Zajebista robota, no po prostu robota. Prawie jak Mister Robot. Taki fajny serial. To skoczę tutaj przecież. No jaha, że tak. Piękna muzyka, no bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też się podoba. Jeżeli ta muzyka wam się podoba, to możecie napisać. Ty no sztos muzyka, Mateusz. Gdzieś ty kupił taką kasetę zajebistą, z zajebistą muzyką. A widzicie. O, proszę bardzo, a to co to za jakaś skrzyneczka taka lewitująca? Może sobie położę ją tutaj. No może nie. Nie wiem po co ona komu. Ty, ty! Tam roszpunka jest chyba na górze. No ona pewnie by się tutaj przydał ten. Dobra, dobra, wszystko już zrozumiałem. To jest taki magiczny... po prostu magiczny skrzynek, który możemy brać ze sobą na różnego rodzaju misje. No i bierzemy go i kładziemy go tutaj. Teraz skakanko na skrzyneczka i pyk, jesteśmy tutaj już. Bardzo, bardzo super. Zdaje mi się, że po prostu musimy wejść na górę i zeskoczyć stamtąd. A przy czym tutaj są jakieś różne śmieszne po prostu takie misje. No dobra, czy ja jestem w stanie to zrobić? Czy ja podołam temu wyzwaniu? No myślę, że podołam. Wskakiwał na kurde kolumny oddalone 40 km dalej, a nie może sobie poradzić z krawężnikiem dwucentymetrowym. Aha, czy ja to mogę podnosić? Ciekawe na jakiej zasadzie psia jego mać. Dobra, I understand everything now. Bierę to i wrzucam tu. Myślę, że doskoczenie.pl tutaj jak najbardziej będzie grane. Wystarczy wejść tutaj. Pyk, pyk, pyk. Dobra, ale to jest jeszcze useless. Nie zapominajmy o tym, że to jest useless. Ale chwila, chwila, chwila. Aha, nie, myślałem, że tutaj jest górka, przez którą nie da się przejść. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Dobra, jeszcze sobie tutaj wepchnę tak dla pewności. Bo on niestety ma pewne problemy. A czy tutaj wejdziesz? Ha, no dobrze, rozumiem. Wszystko jasne. Teraz nam się musi udać. Do 2 razy sztuka, tak? I raz. Pięknie. I 2. Pięknie. I... spacji nie kliknąłem. Śmieszne. Dobra, weź to ustaw jakoś tak pro. Czy on doskoczy? Tutaj mam wrażenie, że nie doskoczy. Może bardziej w tę stronę.
Zaraz się okaże, że tutaj też nie doskoczę, więc ja sobie to od razu przepnę. Bo czemu by nie? Wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony. Więc trzeba o tym pamiętać. Dobra, Andrzej, you can do it. Trzymajcie wszyscy kciuki. Bardzo solidnie musicie to trzymać, tako. Więc let's go. We have to do it. Pyk, Endo. Pyk. Pyk. No i supi, pyk. I pyk. No i zajebista robota, Mateuszek. Naprawdę, Mateuszek, a raczej czarujący czarodziej 13, czy jak ja tam się nazywałem, różowy czarnoksiężnik. Nie pamiętam, to nie jest istotne. Poproszę o otwarcie drzwi. Chyba to tak nie działa. Może sobie wejdę po prostu tutaj, taką po prostu, o nie, nie. Dobra, może teraz tutaj wejdę? Może teraz wejdę na to, kurde. Co za bakłażan z niego jest wstrętny. Dawaj, dawaj. Skoczysz tu? Dobra, super, super. I teraz musimy przejść tutaj. Ja myślę, że spadnięcie stąd i tak by cię obudziło, pajacu, bo to całkiem wysoko, ty gówniaku wstrętny. Dobra. Znaleźliśmy tajne przejście, przez które przechodził król Szwajcarii, Andrea Pirlo. On tędy przechodził, moi drodzy, i tutaj ukrył skarby. Po tej stronie jest skarb, po tej stronie jest wyjście. Zobaczcie to za moment. O kurde, niezła. Patrzcie, to jest właśnie ten skarb. Ta jedna kostka tutaj cegła. Ta kostka cegielniana. Piękna po prostu jest. Ja wzruszyłem się, mam nadzieję, że wy też się wzruszyliście, bo to nie lada wyzwanie było. Biegnij, biegnij, Andrzejku. I tak jak mówiłem, tutaj jest wyjście. Miałem rację, jak zawsze zresztą. Ja nie oszukuję nigdy swoich widzów. I teraz pędzimy razem z Andrzejem tutaj ku przygodzie. No i dobra, teraz w prawo czy w lewo? Dobra, pójdę sobie w prawo, a co mi tam szkodzi? W dupie mam resztę pomieszczeń, chcę po prostu to zrobić. Chcę mieć to z głowy. Dobra, where are we? Where are we now? Czy tędy da się wyjść? Nie, ale już jesteśmy bardzo blisko. Zaraz będziemy mogli skoczyć. Zaraz będziemy mogli popełnić samobójstwo tak bardzo, jak tego chcemy. Żeby się oczywiście obudzić. Pyk. Pyk, no i dobra, where are we now? Czy ja tutaj doskoczę? Nie mam wyjścia chyba. No proste, że doskoczę. Juhu! Juhu, juhu, juhu! Wszyscy w komentarzach się cieszą. Impreza na całego. Robimy dzisiaj imprezę w komentarzach. Zaproście znajomych. Będzie się działo, bo za momencik, już za sekundkę, wejdziemy na najwyższy szczyt i skoczymy niczym Assassin's Creed. Najwyższy szczyt niczym Assassin's Creed. Nie, dobra, to się nie rymowało. W mojej głowie przez moment to było śmieszne, ale no. Dobra, może muszę trafić teraz. Łaaa, bum. Upadłem, złamałem sobie ryj. I czy się obudziłem? Tak, udało się. W ogóle patrzcie, it's working. Ten czas się powoli zmienia. Zajebiście, bardzo mnie to cieszy. I ostatni level na dziś jest to klawiatura komputerowa. Najgorsza rzecz, jeżeli czujesz się taki, wiecie, jeżeli czujecie się zmęczeni z rana, to weźcie sobie tak kola na przykład. No, kola jest dobra, słodka, taka fajna. I weźcie sobie to, wylejcie na klawiaturę. Od razu pognacie po papier, czy jakieś tam ręczniki papierowe, żeby to wytrzeć. I będziecie tak pobudzeni już z samego rana, że to jest po prostu masakration. Dobra. Klik, 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 klik. Co się stało? Pali się. Dobra, przez okno. Co się stało? A dobra. Przez okno! No wyrzuć to! Co za pajac? Dobra, klik, 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 klik. Nie, nie, nie. Dobra, to poklikajmy sobie różne rzeczy. Albo pójdźmy gdzieś z tym palącym się komputerem. W miejsce, które się nie pali. Żeby się spaliło. Miałem na myśli miejsce, które nie jest mokre. Zamknięte. Tym się zaraz utopimy. God damn it! Nie możemy na to pozwolić. Halo? Pomocy, ja nie chcę umrzeć. Jestem w biurowcu. Wieżowcu. Dobra, wyrzucamy komputer przez okno. Musimy to zrobić, zanim będzie za późno. To jest jedyny komputer, który pali się w wodzie. Tak jest, bo on jest na paliwo. Dobra. No. No wyrzucaj, wyrzucaj go. No wyrzucaj. Chyba nie działa. Dobra, może zamknę po prostu okno. Tak, żeby woda przypadkiem nie wyleciała. To się utopimy.
To ma sens. Dobra, teraz niech się topi. Tak? Dobra. A może po prostu znajdziemy miejsce, które nie ma krat i wyskoczymy przez okno. Nie? To chyba it doesn't work like this. No ale dobra. Donuty? Pyszne donuty. Od razu mi się lepiej na serduszku zrobiła. Czy ja w końcu mogę się zabić tutaj, czy nie? Dobra, położę komputerek tutaj. Niech się wszystko spali. Klik, 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 klik. Super praca, ja bym chciała tak pracować. A co to jest? O nie. O nie, myśleliście, że tego nie zauważę. Komputerku, nadaj się. Pyk. Pyk. Nie pozwól wodzie uciec. Nie, to chyba nie działa. Dajmy coś lepszego. Ten karton. Mhm. On to wszystko naprawi. Pyk. Sims, kurwa, legit. Czekajcie, czekajcie. Dobra, niech się leje i stąd. Zaraz znajdziemy coś, żeby to zatamować. To wszystko jest pozamykane. Goddammit. Niech się leje, niech się leje. Im więcej po prostu wody, tym lepiej dla nas. Doniczka. Wyłącz się, muzyko. Przeszkadzasz mi. Dobra, może to jednak musi być ten komputerek PL. No, proszę, ustaw się, no, zrób to dla wujka. Dobra, jeszcze chwilka. Jeszcze sekundka. No nie, ustaw się tutaj, błagam. Działasz? Działa to? Co za bullshit. Powinno działać, no zatrzymuje idealnie tę wodę moim zdaniem. Dobra, może to, widzieliście? To może być to, to może być to. Pyk. Pyk. O, 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 o. O, o, o. Topimy się. Pyk. No i tak właśnie się umiera w biurowcu. Tak jest, tak to działa, tak działa życie. To jest najbardziej realistyczna gra, w jaką dotychczas miałem okazję zagrać. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Okej, co nam zostało? Teraz co mamy? Co to jest? Jajeczko jakieś? Nie będę grał już w jajeczko, bo jest późna godzina, a ja muszę się położyć spać. Tak więc żegnam się z wami. Chciałem powiedzieć, żegnam się z buziakami, ale nie, z buziakami się nie żegnam. Buziaki to wam mogę co najwyżej wysłać, więc wysyłam. Łapcie, mam nadzieję, że złapaliście i papa.